Part of the tragedy of Russian society is that Russians know so little about ourselves. And so there isn't a whole lot that I had to explain to Americans that wasn't relevant to Russians. Levada stworzył szczegółowy, hipotetyczny portret owego typu nazwanego Homo Sovieticus. System wyhodował go na przestrzeni dziesięcioleci, nagradzając posłuszeństwo, konformizm oraz uległość. Zgodnie z sugestiami Lewady, tak uformowany członek radzieckiego społeczeństwa wierzy w samoizolację, państwo opiekuńcze oraz w to, co socjolog nazwał egalitaryzmem hierarchicznym, a także cierpi na syndrom imperialny. The question is not, you know, what did Russia do wrong, right? It is partly what went wrong, but also largely it's why were we so wrong? And by we, I mean both Moscow intellectuals and Western correspondents, and I was both. And I think there's a deep, deep lack of understanding of the effects of totalitarianism. And that's what I wanted to explore. Masza Gessen jest, ma to trzecie oko, ona pokazuje powrót tyranii, powrót cara w Rosji, jako taką, powiedziałabym, jak błędne koło. I z tego koła właściwie nie można wyjść. I to jest jedna z wielu tajemnic, o której mówi ta książka. Mam wrażenie, że ona jest również paradoksalną pracą, paradoksalnym reportażem, bo opowiada o tym, że Rosjanie stworzyli mit czy mitologię o swojej wielkości na podstawie triumfu nad faszyzmem. A to, co uprawiają w tej chwili, to czysty faszyzm. Kiedy w 1994 roku pytano Rosjan, która z ważniejszych zmian w ciągu ostatnich 5 lat przyniosła krajowi szkody, a która pożytek, absolutnie nie byli entuzjastyczni w kwestii wolności. Zaledwie 8% uznało rozpad Związku Radzieckiego za pomyślny rozwój wypadków. 75% było zdania, iż spowodowało to więcej szkody. I była to liczba najwyższa w całej ankiecie. Zatem kwestia, co do której Rosjanie zdecydowanie się zgadzali. Mnie uderzyło właśnie to, kiedy ona pokazuje, demonstruje, że Rosja i Rosjanie w swojej wielkiej masie są takim narodem, który potrzebuje silnego przywództwa. I ten Putin, który się tam nagle pojawia, ten człowiek w szarym garniturze, nie wiadomo skąd, nagle zawłada wszystkimi sercami i staje się tym bohaterem narodowym bez żadnego konkretnego powodu, ani bez żadnej konkretnej swojej zasługi. Książka jest dedykowana Swietłanie Boim. Ona właśnie zajmowała się również fenomenem sentymentalizmu, tego czegoś, co Rosjanie mają chyba wręcz w nadmiarze. I oni tak jakby bali się wydostać poza pewne takie normy utarte, do których są już obyczajowo i tak prywatnie przyzwyczajeni. I miss my house. I miss my street. It's, you know, it is my home, and I can't live there anymore.